ilość wykształconych jest dużo wyższa niż w Iranie. Do tego stopnia, że w pewnym momencie oni całkowicie zdominowali ten kraj i wtedy Syria wkroczyła bronić swoich Arabów i swoich islamistów. I powiem, jest taki stan napięcia, ale o tej uchwale synodu to warto pamiętać, bo to jest takie bardzo świadome, bardzo świadome. To po prostu jest obowiązkiem patriotycznym się uczyć. To nas też dotyczy. My mamy tak wytrzebione elity, mamy tak mało stosunkowo jeszcze ludzi wykształconych, że musimy całą siłę narodową włożyć w to, żeby tych ludzi wykształconych było jak najwięcej. Bo też i przyszłość świata jest. To nie jest przecież przyszłość w produkcji. Produkcja powoli płynie do trzeciego świata. Przyszłość jest w zarządzaniu, przyszłość jest w umysłach. Zobaczcie, że dawniej mówiło się kapitał, a teraz się pojawiło takie angielskie, szkaradne zresztą, ale użyteczne pojęcie kapitał ludzki. Pokazuje, że to jest jedyny kapitał, który się liczy. I reszta się nie liczy. Kompanijne nie robią nikogo bogatym. Możecie mieć węgiel, ropę, naftę. Nic z tego dla narodu nie wynika. Nikt na tym naprawdę dobrze nie wyszedł. Przyjrzyjcie się, jak źle Rosja wychodzi na tym, że ma swoje kopaliny. Ukraińcy w zasadzie mówią, nam się lepiej powiodło, bo my niewiele mamy. To może my sobie lepiej damy radę. Bo musimy na co innego obrócić uwagę. A się mówi, to są przesady. Produkować w krajach niebogatych też trzeba. Ale produkcja coraz bardziej przesuwa się tam, gdzie są bardzo ludzie biedni. Natomiast umysły to jest największy kapitał. I od niego zależy waga każdego kraju. Jak jest dużo wykształconych, to kraj jest ważny. Jak jest mało wykształconych, to kraj przegrywa. To jest ta myśl taka bardzo dydaktyczna i zostanie. Ale przy okazji, jak się podzielę z wami inną myślą, bo czasem trzeba coś optymistycznego znaleźć w życiu, jak jest trochę wkurwiony. A ja niedawno uczestniczyłem we Wrocławiu w takim międzynarodowym kongresie tak zwanej medycyny paliatywnej. To jest taka nazwa, niezbyt może szczęśliwa, omawiająca konieczność asystowania ludziom w nieszczęściu, to znaczy wyleczania choroby i świata. Czy Państwo wiedzą o tym? Bo ja nie wiedziałem. A my się tak nie umiemy chwalić, jak mamy osiągnięcie. Słuchajcie, jesteśmy na piątym miejscu w świecie, jeśli chodzi o opiekę paliatywną. To jest chyba jedyny dowód, że jesteśmy w kraju chrześcijańskim, bo ja tych innych dowodów nie widzę. Ja widzę korupcję, ja widzę ilość rozwodów. To nie mam dowodu, że to jest kraj chrześcijański. Ale ja widzę, że Polska jest na piątym miejscu, najwyżej rozwiniętych krajów. Jeśli chodzi o ilość wolontariuszy, hospicjów i dobrej woli, którą ludzie przejawiają wobec śmiertelnie nieuleczalnie chorych, nieuleczalnie chorych dzieci. To jest nadzwyczajne. Ja wiedziałem, że mam powód do chluby i w ogóle się tym nie chwaliłem. Odkąd zobaczyłem to na wykresach i poznałem tych ludzi we Wrocławiu, zobaczyłem ludzi z zagranicy, z krajów dużo wyżej rozwiniętych, którzy przyjeżdżają się do nas uczyć stosunku do chorego człowieka. No to pomyślałem, że chociaż tym bez wątpienia, nie mogę się pochwalić naszymi autostradami, bo nie mam ich wielu, ale tym się mogę pochwalić, to jest prawda. I to coś zaraz sprawę, nie tak dawno byłem w Jerywaniu, w stolicy Armenii.